Dzisiaj nieoczywiste porównanie. Dwa różne podejścia do klasy premium. Czyli wszystkim dobrze znane BMW X3 kontra Land Rover Discovery Sport. Fascynujące, a zaraz zobaczymy, co się będzie działo w disco. To jest chyba najbardziej niezawodny ze wszystkich Land Roverów póki co. No. Dalej było tylko gorzej, mówię ci. Lubimy sobie czasami przycisnąć. Jedź, 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 jedź! Kurde wele! Ponieważ jeżdżę BMW, wezmę dzisiaj na siebie obowiązek obrony tej marki i udowodnię ci, że to jest lepsze od tego. To już tak. Mówię ci, że nie będzie to trudne. Jednak ja postaram się obronić Land Rover Discovery Sport, gdyż też odnalazłem w nim szereg zalet, które są dedykowane akurat do pewnej grupy klientów. Dobra, zacznijmy od BMW. Nie wiem, czy jest w ogóle sens rozmawiać o stylistyce tego samochodu. Masa ich jeździ na naszych drogach. Od razu drogach. Widać, że jest to BMW. Tak, każdy wie, jak X3 wygląda. Oczywiście na co... od razu widać nerki. Tak, ale właśnie na co chciałbym zwrócić uwagę, że jest to ostatni moment na kupno X3 z takimi w miarę normalnymi nerkami, bo zgadza nie tak się. Dawno temu została zaprezentowana nowa X3. Nowa X3 G45, które już jest w konfiguratorze, które jest droższe i... I umówmy się, BMW nie zwalnia i dalej szaleje z projektowaniem nerek. Choć uważam, że ta X3 jest ładniejsza niż najnowsza. Według mnie zdecydowanie. Także, co my tu mamy poza tym? Obowiązkowo dla BMW oczywiście pakiet M Sport, nie inaczej. Wiadomo, czarny lakier. Jak to już w nowych BMW mamy parę fejkowych wlotów, które nic nie robią, ale mamy też parę prawdziwych i to aktywnych, które się otwierają, a żeby chodzić. A jest to aktywny grill? Powiedz mi. Tak, oczywiście, że jest. Też jest bardzo popularne we współczesnych BMW. Dalej mamy rzadką opcję w BMW. Kierunkowskazy. Ten egzemplarz je posiada. Łącznie z płynem. Tak. Idąc dalej, po sylwetce widać, że jest to lifting, a nie żaden nowy model, bowiem ta generacja, druga... Trzecia. Trzecia. Została zaprezentowana w 2017 roku. W 2022. W 2021 przeszła lifting. Całkiem obszerny dodam, bo zmieniło się nie tylko sporo na zewnątrz, między innymi lampy, większy grill czy zderzaki, ale również w kabinie jest ale dużo o tym zmian, potem. Ale o tym potem. Szczególnie właśnie po sylwetce widać, że jest to ciągle ten sam model, tu nie zmieniło się nic. Stąd też widać z tej perspektywy, że X3 jest jeden z większych samochodów segmentu D. Na pewno zgadza wiesz się. Ile mierzy. Liczy 4716 mm długości, czyli jego rozcofłości liczy 2864 mm. Jest zatem aż o 12 cm dłuższy od Land Rovera. I o 12 cm dłuższy ma rozstaw osi. Co ciekawe, jest też o 4 cm dłuższy od pierwszej generacji X5. Tej z końcówki lat 90. To pokazuje, jak te auta rosną. Mamy oczywiście magiczny emblemat M Sport. Trochę fejkowych wlotów. Idąc dalej. Listwy. Jak ten pakiet się nazywa? Shadow Line. BMW Shadow Line. Ciemne listwy wokół szyb z pakietu Shadow Line. Black, Noc, każdy nazywa to jak chce. Z tyłu. Tutaj po liftingu zmieniło się najwięcej. Mamy nowe światła. Które budziły trochę kontrowersji, jednak już zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. Tutaj oczywiście w związku z pakietem Shadow Line mają one przyciemnione klosze. Dalej, jeszcze więcej fejkowych, tym razem wylotów, ale co... Fajne, mamy prawdziwe wydechy, prawdziwe końcówki wydechów, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Na pewno nie w Mercedesach. I pomiędzy nimi całkiem spory dyfuzor. No ten akurat wygląda tak, no, widać, że jest. Karykaturalnie. Zobaczmy bagażnik. Jest elektryczny. Na pewno wiesz, ile ma litrów. 550 litrów bazowej pojemności. Jest też ustawny, z tego co widzę, bardzo fajnie wykończony. Jednak odnoszę wrażenie, że jest trochę mniejszy niż w Land Roverze. Tak? Okej, okay, no faktycznie, wykończony jest naprawdę bardzo, bardzo starannie. Choć jako opcja było tu koło. Co? Nie jestem pewien. Tak, jesteśmy przygotowani. Kurczę, klapa mogłaby się klapa trochę wyżej podnosić. Jest, jest tak nisko. Na styk. Za to trzeba docenić to, że kanapa jest dzielona w proporcji 40 na 20 na 40. I mamy fajną roletkę. Jest fajna i solidna roleta. Haczyki na siatki z zakupami, gniazdko 230 V. A czy po złożeniu powstaje płaska podłoga? Powstaje. Także to też jest plus. Na początek powiem wam pewną ciekawostkę. W
pierwszym półroczu 2024 roku sprzedano w Polsce 1545 BMW X3. Natomiast wszystkich Land Roverów, wszystkich modeli Land Rovera zarejestrowano łącznie 1145. To pokazuje tylko, jak popularnym autem jest właśnie BMW X3. Z drugiej strony Land Rovery również mają szereg zalet, o czym zaraz Wam powiem. Przede wszystkim design. Mamy tu charakterystyczny, elegancki, brytyjski design. Samochód prezentuje się masywnie. Mimo 10 lat na karku, gdyż obecna generacja Land Rovera Discovery Sport jako następcy Freelandera zadebiutowała w 2014 roku. Jest to najtańszy SUV tej brytyjskiej marki i tak naprawdę przypomina on mniejszą wersję Discovery, które de facto zadebiutowało 3 lata po nim. Też testowaliśmy je na naszym kanale. Zwróćcie uwagę na gładkie powierzchnie. Samochód w ciągu 10 lat rynkowego stażu przeszedł 2 liftingi, z czego ostatni miał miejsce w 2023 roku na rok modelowy 24. Jednak stylistykę jego znamy już w zasadzie od pierwszego liftingu, gdyż ona się nie zmieniła od 2019 roku, kiedy to pojawiły się nowe lampy LED z innym wzorem do światła dziennego. Nowy grill charakterystyczny dla najnowszych modeli Land Rovera. Tu też zadbano o aerodynamikę. Mamy, podobnie jak w BMW, kilka fejkowych wlotów. Co jeszcze rzec? No chyba możemy powiedzieć też, że mimo wszystko disco wygląda lepiej z BMW. Oczywiście jest to kwestia subiektywna, Tak, ale na pewno wygląda ciekawiej. Bardziej reprezentacyjny, bardziej elegancki. BMW ma więcej sportowego sznytu. Tu mamy z kolei też duży napis Discovery na masce, czarny. I co ciekawe, ten czarny plastik to nie jest tylko ozdoba, lecz pełni funkcję obudowy poduszki powietrznej dla pieszych. Jest nawet napisany airbag. Też dosłownie spojrzałem na to 5 minut temu, przyznam się Wam szczerze. I dowiedziałem się, czemu to służy. Po sylwetce Discovery Sporta widać najlepiej, jak on nawiązuje do większego brata w postaci Discovery, chociażby po tej charakterystycznej, zachodzącej na boki szybie, czy pochylonym słupku z emblematem Land Rovera. Ale nie mamy tego fajnego, podniesionego dachu z tyłu. Nie mamy i nie mamy Safari Windows. Z ciekawostek, mimo długości 4,60 metra, Discovery Sport może mieć opcjonalnie trzeci rząd siedzeń, co jest rzadkością w tym segmencie. Tak naprawdę do głowy przychodzi mi tylko Mercedes GLB, który również oferuje trzeci rząd siedzeń w tej klasie. Co więcej, rozstaw osi liczy 2,74 metra, czyli jest znacznie mniejszy od BMW, jednak w kabinie wcale tego nie czuć, co potem Wam pokażę. Z tyłu również widać oczywiste nawiązania do piątej generacji Discovery w postaci kształtu lamp czy charakterystycznego wcięcia na rejestrację. Zresztą tak naprawdę podejrzewam, że to projektanci większego modelu inspirowali się właśnie Discovery Sportem. I zwróćcie też uwagę na liczne ciemne wstawki łączące między innymi reflektory w kolorze Jano Black. Pakiet. Normalnie jest to pakiet, oczywiście. To nie jest czarne i te nie. Plastiki. Oczywiście jest to element pakietu. I jeszcze szybki rzut oka na bagażnik. Land Rover, jak to brytyjska marka, podaje pojemność bagażnika do linii dachu wynoszącą 963 litry, jednak wiadomo, jest to abstrakcyjna wartość. Według mnie bagażnik co prawda jest trochę większy niż BMW, jednak są to marginalne różnice. Tak naprawdę też jest estetycznie wykończony. Mamy wyższy próg załadunku. Mamy za to elektrycznie wysuwany hak holowniczy, co jest opcją za tam kilka tysięcy złotych, oraz elektrycznie składane oparcia drugiego rzędu. Nie elektryczne. Ale nie będzie to płaska podłoga. No, zaraz sprawdzimy. Może tam coś się zawieruszyło. Nie. Jest próg. Jest próg. Czyli BMW wygrywa. Mimo, że to Land Rover uchodzi za bardziej funkcjonalne auto. Za to Land Rover troszeczkę wyżej. Wyżej klapa. Choć dalej mogło być jeszcze trochę wyżej. Coś jeszcze o tym bagażniku? Nie, ja już bym przeszedł do wnętrza. Tylko tym razem ty zadecyduj, które auto najpierw. Bawara. Było, oczywiście. Dobra. Wnętrze BMW to według mnie pik inżynierii niemieckiej. Kwintesencja.
Tak, dalej było już tylko gorzej. W momencie, kiedy pojawił się ten jeden zakrzywiony ekran, zabrakło przycisków i tak dalej. Tutaj mamy po prostu wszystko, co potrzebne do wygodnego podróżowania. Mamy przykład idealnej kabiny, wzorcowej kabiny idealnej, idealnej. Mamy dwa ekrany, jeden przed kierowcą, jeden centralny dotykowy, który działa bardzo dobrze. Ile ma? 12,3 cala? Nie mam pojęcia, jest wystarczające. Tak, ale właśnie wprowadzili większy i nowoczesny i... Tak, po liftingu ekran oczywiście. Ekran po liftingu, nowe multimedia. Ale z tego już widzę, że one są dużo lepsze niż na przykład... Tak, są dużo lepsze. Owszem, słyszałem głosy, że potrafią się zawiesić, aczkolwiek mi się to jeszcze nie zdarzyło, więc nie mogę potwierdzić, nie mogę też zaprzeczyć. Dotyk działa bardzo dobrze, ikony są duże. Ale jeśli ktoś nie chce sięgać, mamy znane, lubiane pokrętło iDrive, którym można wszystko bez problemu przyciski, skróty obsługiwać. Tak, do tego mamy przyciski, skróty do klimatyzacji z tym pięknym tutaj wkomponowanym małym ekranem. Bez problemu jesteśmy w stanie wszystko obsłużyć. Po prostu do wyboru, do koloru. Tak, wnętrze zrobione dotykowy ze ekran, z wyczuciem. Pokrętło, przyciski. Dalej było tylko gorzej, mówię ci. Przed kierowcą mamy natomiast ekran ze wskaźnikami, który też mi się bardzo podoba, ponieważ BMW udowadnia, że można zrobić ekran, który nie wygląda klasycznie, nie są to klasyczne okrągłe zegary, jednak dalej jest to czytelne. Niżej mamy szufladkę, ładowarkę indukcyjną, USB-A, dwa cup holdery. W podłokietniku powinniśmy mieć wejście USB-C, także wszystko jest. Jak już wspominałem, pokrętło iDrive'a, tryby jazdy, skrzynia biegów, bardzo wygodna, mała, ale po co większa. Kierownica też jest bardzo wygodna, gruba, okrągła, nie żadna spłaszczona, bez żadnych udziwnień. Też ma specjalny wieniec właśnie w związku z pakietem M-Sport. Owszem, według mnie jest obowiązkowa. Znowu kierownica nie M-Sportowa jest, no design jej po prostu trochę mi nie odpowiada. Mamy łopatki plastikowe, ale bardzo przyjemnie działają. Tempomat BMW bardzo łatwy w obsłudze, to się zawsze ceni. A jaka jakość wykończenia? Tutaj jest to, tak zależy o co pytasz. Z jednej strony spasowanie tych wszystkich elementów tutaj jest naprawdę ok. Tutaj nic nie, kurczę, nawet można bardziej, nic tutaj nie trzeszczy. Może trochę rączka tutaj mogła być lepiej uchwyt spasowana. Uchwyt na drzwiach, tak, jest taki plastikowy. Tak, niemniej spasowanie jest naprawdę na piątkę. Gorzej z jakością materiałów. Mam wrażenie, że tutaj już wchodzimy w ten rocznik 2017 i te modele z tamtego okresu, bo jeździłem poprzednimi BMW. Mhm. I tam jakość wykonania była lepsza. Tutaj mam wrażenie, że BMW już zaczęło oszczędzać na tych materiałach, żeby trochę przyoszczędzić. To tutaj, to nie jest skóra, to jest jakieś sztuczne tworzywo. Ale jest miękkie. Jest miękkie, ale czuć, że jest to jakieś takie... Tak, jego faktura. Nie jest tak przyjemna. Jak tak samo fotele. Mamy tutaj skórę. Kurde, niemniej powiem ci, że nie wiem z jakiego martwego zwierzęcia pochodzi ta skóra. No ale świnka ani krówka to chyba nie jest. Raczej jakieś norki. Teraz jest moda raczej na takie... No na właśnie. Ekoskóry, na skóry wegańskie. Ale oczekiwałbym czegoś lepszego. Niemniej sam fotel jest miękki, przyjemny. No zresztą jak to w BMW, fotele to po prostu klasa sama w sobie. Jest tu bardzo wygodnie. W ogóle pozycja za kierownicą jest tutaj, jak to w BMW, idealna. Na co chciałbym zwrócić uwagę, to w ogóle zakres, jak bardzo można tutaj regulować kierownicę. Przepraszam. No. Co jeszcze o tym wnętrzu można powiedzieć? No przestrzeni tutaj też nie brakuje w żadnym kierunku. Auto jest po prostu, wydaje się, takie dopasowane pod kierowcę. A jak z tyłu? Z tyłu również jest sporo miejsca w każdym kierunku. Jeszcze specjalnie usiądę za tobą, bo ty pewnie siedzisz tak, jakbyś się prowadził. Tak, ja siedzę tak, jakbym prowadził. Ja tu mam naprawdę dużo miejsca na nogi. Kanapa jest całkiem dobrze wyprofilowana. Pamiętam, siedziałem w poprzedniej X3 F25 i ona miała dosyć płaską kanapę. Tu jest już lepiej, choć wiadomo, że zawsze mogłoby być jeszcze lepiej. Mamy trójstrefową klimę, dwa wejścia USB-C, jednak brakuje podgrzewanych siedzisk kanapy, co zapewne jest opcją. Siedzi się tu fajnie, jest dużo miejsca też nad głową, na szerokość go nie brakuje. Podłokietnik jest dużo lepszy niż w Land Roverze.
raz, że szerszy, dwa, że wygodniejszy, ponieważ opada na idealną wysokość, a w Land Roverze z kolei jest za wysoko. Co jeszcze mogę rzec? W zasadzie Możesz środkową część samą tylko położyć, to jest bardzo przydatne. W Land Roverze to samo akurat. Tu u góry masz, jak pociągniesz. Zgadza się. To jest akurat bardzo przydatne przy przewożeniu długich przedmiotów. Nie musisz na przykład nart czy snowboardu. Całej części kanapy. Czyli podsumowując, wnętrze X3 pik inżynierii. Po prostu. Dalej chyba było tylko gorzej. Zdecydowanie in plus. Disco? Zobacz mi disco. Kabina Discovery Sporta, zwłaszcza w wersji po liftingu z 2023 roku, jest skrajnie minimalistyczna. Tak naprawdę znajdziemy tu dosłownie dwa przyciski. Od świateł awaryjnych i od trybu parking na skrzyni biegów. Reszta to odbywa się poprzez ekran dotykowy. Po liftingu zastosowano tutaj nowy system PV Pro, który doskonale znamy z innych Land Roverów. Jest on intuicyjny w obsłudze, dobrze reaguje na dotyk, ma atrakcyjne grafiki oraz bezprzewodowego CarPlaya. Można z jego pozycji ustawiać wiele funkcji, można też sprawdzać różne ciekawe informacje, jak na przykład aktualną wysokość, jak głębokość brodzenia pojazdu, jego parametry terenowe itd., itd. Właśnie w zasadzie sprawdzę, jakie masz ciekawości. No tak, bo na pewno to auto będzie jeździć w teren. Tak. Choć głębokość brodzenia ma większą niż BMW, 600 mm wobec 500 mm BMW. Samo ma o centymetr większy prześwit, to tak na marginesie. W porównaniu do wersji sprzed liftingu pozbyto się pokręteł klimatyzacji, pozbyto się pokrętła do regulacji głośności, pokrętła od wyboru trybu jazdy. Wszystko odbywa się za pomocą suwaków dotykowych. Co prawda są one wygodne, jednak nie zastąpią one intuicyjnością klasycznych pokręteł, gdyż tak czy tak musimy odwrócić wzrok od drogi. Tak, szczególnie, że ten panel klimatyzacji w Land Roverach i Jaguarach był po prostu genialny. No, mega wygodny, a przy tym pasował do masywnej kabiny, do masywnego wnętrza Discovery, do masywnego wnętrza Land Roverów. Samo wnętrze Discovery Sporta wcale nie wygląda na samochód mający 10 lat. Zresztą wystarczy tylko porównać, jak zmieniła się kabina właśnie od 2014 roku. To są dwa zupełnie różne samochody. Zmieniono też kierownicę przy okazji liftingu i zegary. Tak naprawdę kokpit mógłby zagościć w każdym innym Land Roverze, czy to w Velarze, czy to w Discovery większym, czy w innych modelach. Oczywiście, jak przystało na Land Rovera, mamy wysoką jakość wykończenia. Są tu duże połacie skóry, chociażby przed pasażerem czy na drzwiach. Dominują miękkie tworzywa, większość jest solidnie spasowanych, za wyjątkiem może tych pałąków na desce rozdzielczej. Również konsola środkowa ma miękkie obicia. Ten minimalistyczny projekt deski rozdzielczej z jednej strony może na początku trochę być straszny ze względu na totalną digitalizację, a z drugiej z czasem zaczyna się podobać. Podobny kierunek obrał m.in. poliftingowy Velar. Fotele są wygodne, jednak mają słabe wyprofilowanie. Za to w przeciwieństwie do BMW wyposażono je w elektryczną regulację. W dodatku mają podgrzewane siedziska, jednak zabrakło wentylacji. Nad głową miejsca jest również dużo, mimo obecności panoramicznego dachu. Na szerokość też go nie brakuje. W zasadzie czujemy się jak w każdym innym Land Roverze, czyli czujemy ten salonkowy, brytyjski klimat. A jak jest z tyłu? Wiesz co, z tyłu miejsca nie brakuje na pewno. Na nogi mam go wystarczająco. Nad głową też jest ok. Ale zaskoczyła mnie kanapa. Jest twarda. Plus za to, że jest regulowana. Można ją przysunąć do przodu, do tyłu. Pochylić oparcie. Co nie zmienia faktu, że kurczę, siedzi się tu trochę jak na ławeczce. Przynajmniej w tym ustawieniu. Sama kanapa jest, no jak mówię, naprawdę twarda. Szczególnie, nie wiem, oparcie. Nie zapadam się tak fajnie w niej, jakbym tego oczekiwał. No takie nasze wrażenie, że Discovery Sport jest bardziej takim rodzinnym samochodem stworzonym dla rodzin z dziećmi niż BMW X3. Sam fakt, że Discovery Sport ma właśnie więcej takich, jak wspomniałeś, udogodnień z zakresu funkcjonalności, jak właśnie ta regulacja kanapy, czy chociażby opcjonalny trzeci rząd siedzeń. W dodatku masz no tutaj tak, trzecią mam tutaj strefę klimy. Trzecią strefę klimy, dwa wejścia USB-C, zapalniczkę. Podgrzewane siedziska. Tak? Tak. O, są faktycznie. Nie no, ogólnie miejsca tu nie brakuje, naprawdę, po prostu moje jedyne zastrzeżenie. Podłokietnik mniejszy niż BMW, jakiś taki wydaje się mniej solidny. Tak, mniej wygodny też jest, ale też możesz tak samo jak w BMW opuścić środkowe oparcie. O, to spoko. Tak. To się cieni. Trójdzielna kanapa. Kurde, ale aż nie mogę po prostu, wiesz, przeboleć tego, że naprawdę jest to twardo.
No tak, bo jak na fakt, że auto ma znacznie mniejsze gabaryty i jest, ma mniejsze rozstawowości, to miejsca w kabinie wbrew pazorom jest sporo. Jest, ilość miejsca jest porównywalna z BMW. Jeszcze nim się nimi przejedziemy, bo pewnie jesteś ciekaw, jak oba jeżdżą i co mają pod maską, to kilka słów o wyposażeniu, gdyż jak zapewne wiecie, Brytyjczycy lubią rozpieszczać wyposażeniem. Podaj mi kartkę właśnie, bo tam są liczne elementy wyposażenia i opcje, które właśnie zawarte są w Land Roverze. No tak, mamy tutaj speckę. Z ważniejszych, które pamiętam, na pewno jest head-up wyświetlany na przedniej szybie, czego nie ma w BMW. Na pewno tak, mamy też aktywny tempomat. Wszystko do BMW można też Można, dokupić. Oczywiście. Mamy bardzo znane z Land Roverów Audio Meridian. Podobają mi się te wstawki też, listwy ozdobne, przypominające włókno węglowe. Tylko trzeba by poszukać właśnie, gdzie one są. Wykończenie wnętrza titanium mesh, czyli przypominające tytan. Co jeszcze? Dach panoramiczny mamy, co prawda stały, ale fajnie doświetla wnętrze. Mamy bardzo fajne kamery, kamerę 360. Kamery 360. Zaraz wam je pokażę. Bardzo jakości. Niemniej, to wszystko można dokupić do BMW, oczywiście, a myślę, że nawet wtedy cena BMW nie zrówna się z Land Roverem. Ale o cenach jeszcze pogadamy potem na pewno. Zgadza się. Jeszcze nim się przejedziemy, szybki rzut oka na silniki. Pod maską Land Rovera znajdziemy 2-litrowego diesla o mocy 204 koni i maksymalnym momencie obrotowym 430 Nm. Współpracuje on z 9-stopniową przekładnią automatyczną ZF, która okazuje się najsłabszym ogniwem tego samochodu, ale o tym wspomnę później. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 207 km na godzinę. Samochód waży blisko 2 tony. Tutaj również mamy silnik diesla. Jest to wersja 20D, czyli 2-litrowy diesel, 190 koni, 400 Nm, 7, coś do setki. Nie 7,9. 7,9, czyli nie 8, czyli dalej 7. Do setki maksymalnie 213 na godzinę, na co warto zwrócić uwagę, jak cofnięty jest tutaj ten silnik. Widać, że BMW zadbało o rozkład mas. Widać też, że zdecydowanie mamy tu dużo miejsca i zmieści się tutaj coś większego. Zresztą najmocniejsza wersja. X3M Competition, 510 koni, 3-litrowe R6, rodem z M3. Właśnie, niemniej taki dieselek tutaj, myślę, że jest to odpowiednia wersja do tego samochodu. Co ważne, mamy tutaj skrzynię ZF, czyli teoretycznie to samo co Disco, jednak okazuje się, że ta sama skrzynia ta z sama dwoma firma. Różnymi sterownikami może jest działać to 8-biegowa skrzynia, inaczej. Tam jest 9-biegowa, tu Właśnie. Są sterowniki BMW i to są, powiem wam tyle, dwa różne światy. Zresztą sami się przekonać. To co, może najpierw BMW? Chętnie. W ofercie superauto.pl znajdziecie kilkadziesiąt egzemplarzy nowych i używanych BMW X3 w różnych wersjach silnikowych. Dominują samochody nowe z 2024 i 2023 roku. Wiele z nich dostaniecie od ręki. Możecie liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności, spore rabaty oraz dostawę pod dom. Na superauto.pl znajdziecie też kilka egzemplarzy nowego i używanego Land Rovera Discovery Sport. W różnych wersjach wyposażeniowych i silnikowych dominują samochody z 2024 roku. Wiele z nich dostaniecie od ręki. Możecie oczywiście również liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności, dostawę pod dom i spore rabaty. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak te 190 koni radzi sobie z tym samochodem. Naprawdę wydaje się, że więcej nie jest tu potrzebne. Kiedy tylko potrzebujemy, możemy wcisnąć gaz. Sprawnie wyprzedzić. Kurczę, zauważyłeś, jak ta skrzynia po prostu teraz to pięknie zredukowała? Czy tak powiem myśleć? Po prostu nie ma tu żadnej praktycznie zwłoki przy reakcji na dźwignię. Fascynujące. A zaraz zobaczymy, co się będzie działo w disco. To jest po prostu niepojęte. X3 jest zdecydowanie wygodne. Zdecydowanie czuć tutaj to, z czego słynie BMW, czyli zawieszenie i cała płyta podłogowa. Wszystko jest tu po prostu idealnie zestrojone. Tylko w przypadku X3 nie mówimy tutaj o takim zestrojeniu na sport, na ostre pokonywanie zakrętów. Tutaj jest to zdecydowanie komfort, jednak auto wciąż pozostaje komfortowe, przyjemnie płynie. Tak jest zwarte. Tak, jest jak najbardziej zwarte. Układ kierowniczy działa lekko, jednak wciąż jest precyzyjny. Jak to BMW? No po prostu pod względem prowadzenia ciężko tu cokolwiek zarzucić. Pozycja za kierownicą.
też genialna. Spalanie. Średnie spalanie w przypadku diesla dwulitrowego jest to 8 litrów na 100 km. Według mnie jest to bardzo rozsądna ilość, a mówimy tutaj o takiej jeździe no nie do końca eko. W końcu lubimy sobie czasami przycisnąć, tak? Zwłaszcza BMW. Zwłaszcza BMW, wrzucić sobie parę razy w sport. Także bardzo możliwe jest tutaj osiągnięcie nawet niższego spalania. Jednak 8 litrów wciąż jest akceptowalne. Absolutnie nie dziwię się, że to auto jest tak popularne na polskich drogach. Jest to po prostu naprawdę dopracowana konstrukcja. Trudno jej po prostu coś zarzucić. Jedyne, co bym mógł tu zarzucić, to że przez tą popularność jest w sumie to taki trochę nudny wybór. Taki trochę już oklepany. Się opatrzył, tak. Przy tym Discovery wydaje się samochodem niszowym wręcz. No ale kurczę, jeśli coś działa i to działa bardzo dobrze, czemu tego nie brać? To czemu tego nie brać? Szczególnie, że cena w stosunku do Discovery też można wręcz powiedzieć jest okazjonalna. I tak i nie. Z drugiej strony, jakbyś chciał doposażyć tak jak Discovery, no to też by cię wyszło sporo. Może nie aż tyle co Disco. No dobra. Dalej będzie mniej. Dalej będzie mniej. No powiedzmy sobie szczerze, BMW X-Ray 20D, czyli tak jak tu jest, zaczyna się od 245 tysięcy. Discovery Sport od 251 tysięcy, a w wersji Dynamic HSE, czyli tej, jaką prezentowaliśmy, to jakieś od 313 tysięcy złotych. Z opcjami finalnie zatrzymała się ta cena na 366 tysiącach złotych, a BMK, jak tu jest, to kosztowała w granicach 300 tysięcy złotych. Załóżmy, no dobra, nie ma panoramicznego dachu, nie ma tam paru innych rzeczy. Tak, ale nawet po doposażeniu nie dobijesz do ceny Disco. Nie, nie, nie ma szans. A zawsze to będzie lepszy samochód. Dobra, zobaczmy, przełączmy go w tryb sport i zobaczmy jeszcze raz, jak ta skrzynia działa. To jest po prostu, żeby jeszcze raz podkreślić, co się zaraz będzie działo. I co ważne, mimo że to jest przekładnia hydrokinetyczna, to praktycznie nie czuć, jak zmienia biegi. Tak płynnie działa, tak szybko działa. Nie, nic nie czuć. Lepiej niż nie. I naprawdę, nie, to 190 koni, lekko dopnąłem, wyprzedziłem, dziękuję. Jednocześnie też silnik jest dobrze wyciszony, ma wysoką kulturę pracy. Kurczę, powiedziałbym, że lepiej niż Disco. Tak. Disco byłem zaskoczony, jak jednak ten klek od diesla słychać. Porównaj sobie jeszcze, jak wyciszony był diesel w Volvo ostatnio i w XC60, a jak jest tutaj. To nie tak. Ma ziemia. Chyba nawet lepiej niż GLC jest wyciszony, no. Bym powiedział. W tej całej popularnej czwórki premium chyba najlepiej. Poprzednika, w przypadku F25, to tam ten diesel klekotał dwulitrowy. Tutaj znacznie to poprawili. Tak, jest to bardzo udane auto. Ciężko się z tym kłócić. Dobra, sprawdźmy teraz jak Discovery. Wystarczy chwilę pojechać Disco Sportem, żeby przekonać się, jak bardzo różni się charakterystyka pracy jego przekładni względem BMW X3. W Discovery Sporcie po prostu ona szarpie niemiłosiernie na każdym kroku. Jak jakieś stare, zużyte wręcz automaty. A dodam tylko, że jest to nowsza konstrukcja niż 8-biegowy ZF. No na przykład właśnie teraz przy takim wyjeździe, no, muszę z drogi się liczyć z tym, że jest. No i właśnie, bierzesz poprawkę 2 sekundy, tak, zanim ta skrzynia reaguje. Najlepiej jeździć w trybie sport ze skrzynią, bo inaczej po prostu się no, nie da. Minimalnie tak, szybciej wtedy reaguje. Ale i tak działanie tej skrzyni opisałbym nie jako złe, opisałbym jako tragiczne. Po prostu ta skrzynia działa, jakby już miała zaraz powiedzieć ostatnie słowa, jakby miała po prostu się rozlecieć. Także nawet nie dałby mi dwój. Teoretycznie, no dobra, 9 biegów ma powodować niższe zużycie paliwa. W praktyce nie do końca tak jest. Może nie pali auto jakoś mega dużo, jednak mało też nie pali, zważywszy na to, że mamy to do czynienia z 9-stopniową nowoczesną przekładnią teoretycznie, która ma obniżać paliwo, sprawiać, że auto będzie poruszało się na niższych obrotach. Teraz damy wybór podróży. No tak, ale w praktyce często ta skrzynia po prostu kręci pod czerwone pole. Pod czerwone nie? pole, bo trzeba się włączyć sprawnie do ruchu i wówczas na początku nic się nie dzieje, a później dzieje się bardzo nieprzyjemne, ma miejsce takie bardzo nieprzyjemne szarpanie. Najpierw nic i teraz kurde wyrywa całym autem, no po prostu do dupy. Coś to takiego, no nie ma prawa mieć miejsca w aucie premium. To jest fascynujące po prostu. Unikajcie jak możecie aut z tą skrzynią. Ten sam problem był w Evoku. Tak, zgadza się. Też go testowaliśmy, też narzekałem na to. A co ciekawe, każdy Land Rover i Range Rover Jaguar z 8-biegową przekładnią ZF-a spisywał się bez zarzutu. A 9 to już po prostu gubi się niemiłosiernie.
to już no, tak na marginesie. Nawet manetki tu nic nie robią. Jeden z tych przykładów, kiedy więcej wcale nie oznacza lepiej. To sama sytuacja była w Amaroku. Amaroku, w Raptorze. Tak, ale w Raptorze jeszcze dało ze względu się to... na charakterystykę tak. jakby tego samochodu i tam, że raczej tym gazem prowadzić zero-jedynkowo, no. tam jeszcze jakoś to działało. W Amaroku niestety różnie. Właśnie, nie skończyłem spalania. Tutaj średnio wynosi ono 8,5 litra, czyli pół litra więcej niż w przypadku BMW. Mimo, że Discovery jeździ się z założenia wolniej, jeździ się spokojniej z racji tego, że zawieszenie auta skłania do tego, gdyż auto po prostu płynie po drodze, buja nim na zakrętach, układ kierowniczy również nie należy do bezpośrednich. Za to samochód odwdzięcza się komfortem i to mimo 21-calowych felg. Auto jest komfortowe, auto jest wygodnym, przyjemnym środkiem lokomocji w trasy, przyjemnym gdyby nie skrzynia. Właśnie. I wszystko sprowadza się do jednego aspektu. To auto... Naprawdę miałoby też sporo plusów, ale ma jeden tak wielki minus, który po prostu przysłania tą całą resztę. Przez który musimy niestety, ale z bólem serca to mówię, ale muszę go skreślić z tego względu. No szczególnie, że jeszcze cena jakby, do jakby tego. Jakby dać do niego skrzynię dobrą, to wtedy, nie powiem, fajny by był. Tak, no i jeszcze cena do tego, no po prostu, czy wyłożyłbyś tyle pieniędzy za samochód 000? Ze świadomością po prostu, że kupujesz taki produkt, który tak działa? W życiu. A raczej nie działa, no właśnie. W życiu, ale może spróbujemy wjechać na drogę, na szybszą drogę. No już zobaczymy, coś. To jest powiedzmy auto na trasy, tak? Wygodne, z dieslem, więc zobaczymy, jak już się rozpędzisz, jak już sobie wbije ten siódmy no. bieg, co wtedy się będzie działo, powinno być lepiej. Powinno, słowo klucz. Już teraz została poruszona kwestia ceny, 366, tej stoi. Czy to dużo? Owszem, dużo. X3. Już mówiłem, ile kosztuje. No, wszystko jest tańsze. GLC będzie tańsze. Tak, GLC będzie tańsze. Owszem, żaden nie będzie tak wykończony. No. Mniej. Porsche Macan też od 300 tysięcy kosztuje. Przy czym to już też jest chodzący model i z benzynowym silnikiem, nie z dieslem. Ale za to mocniejszym. No i Porsche, nie? A, takie Porsche. Nie, jest Porsche. Porsche Volkswagen. Każde, można tak powiedzieć. Tak samo jak powie, że tutaj to jest Hindus, to jest Tata Motors, a nie. Zresztą nawet wystarczy sobie wklepać Wikipedia i zobaczyć pokrewne konstrukcje i jest Tata Harrier. A wiemy, gdzie jest produkowane w ogóle? Nie. Nie sprawdzałem. No, niestety. Znowu czerwone pole. Rozpędzamy się, gaz podłodze. 2 godziny później mamy 110. To, co producent podaje 8-9 do setki, no nie, absolutnie. Nie, mówię ci, te 8-9 do setki to już jest bez tych 2 sekund, które potrzebuje skrzynia na zredukowanie. No właśnie, to na, w ogóle to na reakcję po wciśnięciu, to może. Ale jak sobie ustawimy tempomat, no to może wtedy będziemy się rozkoszować komfortową jazdą. Jest to całkiem cicho, wygodnie, bezpiecznie, stabilnie. Hamulce, no jak to w takiej krowie wielkiej, no szały nie robią. Po prostu to jest auto do takiego pokonywania długich, prostych. Długich, prostych. Do pokonywania autostrad, gdzie skrzynia biegu, najlepiej na tempomacie, żeby skrzynia biegów czasem nie przemęczyła się, nie musiała zmieniać biegów zbyt często. Wtedy możemy rzeczywiście docenić zalety tego auta. Ja tak na serio, no to po prostu to jest dobry produkt, który dużo traci przez skrzynię biegów. To tak mogę podsumować Land Rovera. Jest mięciutko, bardzo miękko. Jest mięciutko. Czuć, jak teraz zmieniałeś pasy jeden po drugim, jak po prostu buja tym na boki. No to może być przyjemne wręcz, aż przyjemnie nim buja, tak po taki oldschoolowy styl takiego starego BMW SUV-a. Zdecydowanie twardsza, aczkolwiek tutaj nie ma tej precyzji prowadzenia. Nie, ale też nikt tu nie mówił, że miała być precyzja prowadzenia. Tu jest komfortowo, tu jest wygodnie, bezpiecznie. Poza tym w terenie lepiej się auto spisze niż to BMW. Na pewno. Mamy tu też te tryby, właśnie zobaczmy, czy w trybie dynamicznym, przecież nie sprawdzaliśmy trybu dynamicznego, tryb sport. Jedź, kurde wele. Widzisz jakąś różnicę w stosunku do normalnego trybu komfortowego? Bo ja chyba poza nie za tym, bardzo. Że więcej może palić, no to nie.
Ego, tak naturalny tryb, komfortowy eko. Tak samo zakręcił pod czerwone i nie za wiele się działo. No. Co tylko potwierdza, że Land Rover jest ostoją spokoju. Tak. Niezawodności. To bym wyciął. Aczkolwiek też umówmy się, ta legendarna, wiesz, zawodność Land Roverów jest tak samo przesadzona, jak ta legendarna niezawodność Land Cruiserów na przykład. No tak, tak, tak. Tak, to po prostu już legendy na ten temat krążą, aż tak źle nie ma. Aż tak źle. Brzmi optymistycznie. No mają swoje bolączki, mają. Szczególnie w obszarze elektroniki. Słynna brytyjska elektronika. Tutaj należałoby przywołać test większego Discovery, piątki. I próby złożenia tylnych foteli, gdzie fotele wszystkie się składały elektrycznie, a przynajmniej powinny się składać elektrycznie. Mój kręgosłup do tej pory pamięta, jak fotele mi go chciały zgnieść. Tak, ekran sam siebie się nie wyłączył, jak Defenderze ostatnio. No. W sumie chyba najbardziej niezawodny ze wszystkich Land Roverów póki co. No. Chcę płynnie jechać, kurde, a nie bić tak głową o fotel. No. Kurczę, te hamulce też takie zero-jedynkowe, trochę tutaj zwróciłem uwagę. No, do powinny płynniej działać, bo to jednak komfortowe, rodzinne auto, nie? To co, pora chyba podsumować? Tak. Jak byś podsumował te dwa samochody? Przede wszystkim, mimo że pochodzą oba od marek premium, mimo że są podobnych gabarytów, tak naprawdę reprezentują jeden segment, to są skrajnie różne. Adresowane do zupełnie różnych klientów. BMW jest adresowane do młodszych klientów stawiających na radość z jazdy. W końcu jest to firmowy slogan tej marki. Ma dużo sportowego sznytu, łączy wszechstronny SUV ze sportowymi doznaniami, z precyzją prowadzenia. Z drugiej strony Land Rover, cóż, teoretycznie wypada gorzej od BMW, lecz ucieszy rodziny z dziećmi. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się w roli samochodu rodzinnego. Jest bardziej funkcjonalny, praktyczny. Do tego ma lepszą jakość wykonania, bogate wyposażenie i przede wszystkim ten charakterystyczny brytyjski salonkowy klimat. Tak, a więc co kto lubi? Tutaj myślę, że w Discovery czuć zdecydowanie już ten wiek konstrukcji, tak, i wieku to się trochę już przeszkadza. Wieku nie oszukasz. Jako ciekawostkę dodam tylko, że o ile w BMW zdecydowało się w 2024 roku na zupełnie nową generację G45, tutaj Land Rover zamiast wypuszczać nową generację wprowadził kolejny lifting. Co ty gadasz, naprawdę? Tak. Myślałem, że już kończą produkcję tego. No dobrze, zakładając, że to auto jednak, jak to rodziny SUV, będzie użytkowane na co dzień, jednak myślę, że na co dzień lepszym rozwiązaniem jest BMW. BMW. Dużo mniej wad. Bardziej wszechstronne, bardziej dopracowane, ale tak jak mówię, jako auto rodzinne Land Rover. A wy którego byście wybrali? A może macie jakieś inne typy? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też suba, lajka, nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, żeby dostać wszystkie powiadomienia. I do następnego. Do zobaczenia.